Z góry przepraszam, jestem trochę nie w formie dzisiaj, więc jeśli będzie nudno, to proszę wyjść. Pierwsza rzecz taka, jeszcze zanim wejdę do tematu, tak mi się jakoś tak pomyślało teraz, w związku tam z tymi dwiema dziewczynami, które stały i tak dalej. Zdarzyła mi się dzisiaj dosyć taka, nazwałbym to żenująca sytuacja. Spowiadałem dzisiaj tam pewną panią, która posługiwała się notesem. W sensie, że tam miała wypisane te swoje sprawy w takim notesiku. Niektórzy tak mają. I w pewnym momencie, takim dosyć dramatycznym momencie, bo tam rzeczywiście dosyć trudne sprawy były, ten notesik jej upadł. W sensie spadł jej z kolan na podłogę. I mniej więcej po 10 sekundach, uważam, że to jest strasznie długo, zorientowałem się, że powinienem go podnieść. W sensie, że nie ona powinna go podnieść, tylko ja go powinienem podnieść. Z kilku różnych powodów. Z tego powodu, że to ja jestem mężczyzną, ona jest kobietą. Jak kobiecie coś upada, to trzeba jej to podnieść, tak uważam. Że ona była w trudnej sytuacji, bo była rozpłakana i tak dalej, więc prawdopodobnie w ogóle nie wiedziała, co się dzieje naokoło. Ja byłem w miarę świadomy, więc powinienem to zrobić. Mówię teraz zupełnie poważnie. Jakby zdając sobie sprawę, że nie mam takiego odruchu dosłownie, naturalnej, błyskawicznej pomocy. I ja myślę, że to jest źle. Ja myślę, że my to wszyscy mamy. I to jest trochę o tym, o czym my tu rozmawiamy, bo my tu rozmawiamy o byciu ludzi ze sobą. A bycie ludzi ze sobą się zaczyna od spraw takich najdrobniejszych. Sprawa najdrobniejsza polega na tym, że jak kobieta wchodzi do krypty na pomarańczarnię i patrzy tak wzrokiem, to wszyscy panowie powinni wstać. Nie dlatego, żeby ich zobaczyła, tylko dlatego, że prawdopodobnie szuka miejsca. I nieważne, czy to miejsce jest, czy go nie ma, i każdy siedzi, no jak jest, to se znajdzie, nie? Bo tam se wypatrzy jakoś. Nie, myślę, że naturalnym odruchem każdego mężczyzny powinno być od razu siadaj na moim miejscu, ja sobie poszukam miejsca. Proszę? To powinno być ze wszystkim tak. Jeżeli przychodzicie co tydzień na pomarańczarnię, to rozumiem, że coś tu dostajecie. Gdybyście nic nie dostawali, to byście nie przychodzili, tak przypuszczam. Jak coś dostajecie i wychodzi kama poprosić o to, żeby ktoś posprzątał beczkę, to powinniśmy ucinać ręce z ilości ich podniesionych, bo za dużo. Mówię poważnie. I to nie działa na zasadzie oczywiście coś za coś, tylko takie myślę są naturalne i dobre odruchy ludzkie. Ja widząc spadający notes tej kobiety powinienem go od razu podnieść, od razu, od razu. Tak z nami nie jest i to jest niedobrze. Myślę, że powinniśmy o tym pomyśleć, tym bardziej, że jest Wielki Post. A to jest dobry czas na myślenie o takich rzeczach. Od tego się zaczynają dobre związki. Od takich prostych gestów. Dlatego, że potem te przestrzenie oddalenia się robią coraz większe. Coraz mniej się chce, coraz mniej się pomaga, coraz mniej się widzi. Już nawet nie tyle, że nie chce się komuś pomóc, tylko już się w ogóle przestaje dostrzegać. Już się nie widzi tych spadających notesów, już się nie widzi potrzeby posprzątania, już się nie widzi czegokolwiek. Takie są rzeczy związki. Myślę, że o tym wiecie. Przepraszam, że o tym mówię, ale jakoś tak mi się po prostu tak pomyślało teraz. Tak dzisiaj. Pomyślcie o tym. Zróbmy na przykład tak, żeby tak było inaczej. Tak zróbmy. Że po prostu pani wchodzi do krypty i po prostu panowie szaleją. W sensie krzesełka rzucają, przynoszą ławki, taki stos ławek tutaj krzesełek, żeby mogła usiąść. Naprawdę. To byłoby coś, myślę. Zmieńmy trochę ten świat po prostu, tak zwyczajnie. Dobra, koniec pitolenia. Będę teraz pitolił na temat niby. Aha, właśnie, tak. Słuchajcie, to kto by w sobotę przyszedł posprzątać? Ale to nie był żart. Kto może w sobotę przyjść posprzątać? Słuchajcie, pomyślcie o tym. To nie są żarty, naprawdę. To nie są żarty. Dobra, będzie. Spróbujemy dzisiaj coś tutaj pogadać o tym tekście. Są cztery linijki, oczywiście nie ma żadnych szans, żeby to zrobić. Idzie nam strasznie powoli, to myślę, wszyscy zdążyli zauważyć.
Myślę, że będziemy teraz przeskakiwać. Przeskoczymy na następne spotkanie trochę dalej. Pominiemy parę wersetów, bo chciałbym pójść do rzeczy, jakby, że tak powiem, najbardziej nas interesujących. Pójdziemy przede wszystkim do takich tych dwóch opisów, które może pamiętacie, kiedy ona opisuje jego, jaki to tam on jest, i ona opisuje, nie, on opisuje ją, jaka to ona jest. Więc sobie tam trochę przeskakujemy. Jeżeli nam kiedyś zostanie jeszcze, a nie, nieważne, przeskoczymy. Ale dzisiaj, dobra. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój bratanek pośród synów. Zapragnęłam i usiadłam w cieniu oblubieńca, a owoc jego słodki w gardle moim. Oczywiście jak zawsze posługujemy się tym tłumaczeniem orygenesowskim, z którego on korzysta. To jest troszeczkę inaczej niż w tysiąclatce, więc jak ktoś tam będzie sobie patrzył, to się trochę zdziwi, bo nie wszystkie słowa są takie same. Co tu mamy? Chciałbym, żebyśmy wyszli od takiego obrazu, który nam się w tych dwóch pierwszych wersetach jakby kreuje, który, myślę, jest pragnieniem każdego z nas. Mamy pewien ogród, las, sad, zwał jak zwał. Jakieś miejsce, gdzie jest dużo drzew. Pośrodku tego miejsca jest jedno drzewo, które jest jabłonią, jak pisze w tym, jak jest napisane w tym pierwszym wersecie. Mamy miejsce, które, myślę, każdemu się powinno skojarzyć dosyć jednoznacznie. Miejsce, które jest ogrodem i w którym jest dużo drzew, a jedno drzewo jest jabłonią, to dla każdego Polaka katolika skojarzenie powinno być jednoznaczne. Jesteśmy w raju. Jesteśmy w miejscu, gdzie jest ogród, gdzie jest jakieś wyjątkowe drzewo. I teraz Polak katolik oczywiście popełnia błąd, dlatego że Polak katolik myśli, że to jest drzewo, z którego Ewa zerwała jabłko i dała je Adamowi. Otóż nie. Jeżeli ktoś czytał Księgę Rodzaju, to tam nie ma mowy o żadnym jabłku. Nie ma w Księdze Rodzaju niczego, co miałoby postać jabłoni. Więc to jest złe skojarzenie. My to mamy, możliwe, że to kiedyś mówiłem, dlatego że jest to łacińskie słowo, zło i jabłko, bardzo podobne. Dlatego tak to się w tradycji stało, że kiedy mówiono, że się dokonało zło przy tym drzewie, to się mówiło, że się jabłko dokonało. I oczywiście, że jest tam mowa o owocu, ale nie ma tam mowy o jabłoni. Jesteśmy przy innym drzewie w raju. Nie jesteśmy przy drzewie, przy którym dokonuje się grzech pierworodny, ale jesteśmy przy drzewie, które jest, bo w raju, jeżeli ktoś czytał Księgę Rodzaju, to są dwa wyjątkowe drzewa. Jest jedno drzewo poznania dobra i zła i jest drugie drzewo, bardzo wyjątkowe, czyli drzewo życia. O tym drugim oczywiście wiemy mało, dlatego że przy nim się nic szczególnego nie dokonało, bo nas to drugie drzewo za bardzo zainteresowało, więc do drzewa życia nie zdążyliśmy trafić. Do niego trafimy, miejmy nadzieję, jak wszyscy pomrzemy i trafimy kiedyś do Pana Boga, bo to się okaże, że to on tym drzewem życia jest. Ale jest takie drzewo i ten pierwszy werset nas wsadza w to miejsce w raju. Nie w miejsce kuszenia, nie w miejsce nieposłuszeństwa i węża, tylko w miejsce drzewa życia. Jesteśmy przy jabłoni. Jabłoń w tamtej kulturze i Origenesa, tak on przynajmniej o tym pisze, jest pewnym symbolem obfitości. To jest taki owoc, który działa, jak mówi Origenes, na wszystkie zmysły. On świetnie pachnie, świetnie smakuje, świetnie wygląda, jeżeli jest dobry i dojrzały, i świetnie smakuje. To jest taki moment obfitości. Jesteśmy przy drzewie, które jest obfite, które jakby jest takie soczyste. I przy tym drzewie jest ona i on. Bardzo bym chciał, żebyście taki obraz, jakby żebyście się w niego tak trochę tak wtłoczyli. Żebyście zobaczyli takie dobre miejsce. Miejsce kwitnącego ogrodu, mnóstwa drzew, spokoju i ciszy, gdzie jest jedno przeobfite drzewo, które jest całe jakby obwieszone wręcz pod tym ciężarem, uginające się jabłkami. I tam jest on i ona. I ona tam siada w cieniu oblubieńca, a jego owoc jest słodki w jej gardle. O czym tu jest mowa? Otóż Origenes proponuje, żeby tutaj w tym miejscu zająć się, nazwijmy to najkrócej, tym, co sprawia, że życie smakuje. Czyli tym, co w związku powinno się wydarzyć, żeby ten związek zasmakował. To, co się powinno wydarzyć w związku, żeby on się stał soczysty, taki przyjemny, żeby świetnie pachniał, żeby był pociągający, żeby chciało się go jeść, żeby jakby nieustannie ten owoc był trochę jakby na podniebieniu, żeby był nieustannie smakowany.
Jurgens mówi, że to jest jedna rzecz oczywiście, która to sprawia. Zaraz do niej dojdziemy, bo dojdziemy do niej przez anegdotę. Jechałem ostatnio z jednym z panów beczkowych, znaczy ostatnio, już jakiś czas temu, samochodem i rozmawialiśmy o pewnym jego związku. Niech mu będzie na przykład Teodor, ten on, żeby nie było skojarzeń. No i Teodor mnie tam mówi tam o tym swoim związku, ja mu tam udaję, że jestem mądry, coś mu tam próbuję naświetlić. I nagle żeśmy zaczęli gadać o jeszcze innym związku, takie to męskie rozmowy, który obydwaj znamy. I nagle Teodor mówi tak, słuchaj ojcze, bo ja chyba, kurczę, wyczaiłem, na czym polega u nich, w sensie w tym drugim związku, jakby siła tego, jakby skąd to się tam bierze. Więc ja od razu prawie, że po prostu się zatrzymałem, bo będzie recepta na to, jak udany związek zrobić. I on mówi, no bo ojcze tak, on, czyli powiedzmy Pafnucy i Gryzelda, mają jeden pomysł, przez który budują związek. Znaczy, ja po prostu już byłem cały spocony, naprawdę. Oczekiwałem naprawdę, no nie wiadomo czego. A on mówi, kurczę, różaniec mówią. Taka była moja reakcja, nie więcej. Ktoś bym się nie spodziewał, że usłyszę z jego ust, że on odkrył w takim sposobie na smak związku to, że mówią razem różaniec. Ale oczywiście o co tu chodzi? Otóż on zobaczył, że to, co daje im zdolność i siłę do tego, żeby zacząć budować coś naprawdę sensownego, to to, że oni zaczęli się wspólnie modlić. I pierwszy kawałek tego spotkania chciałbym jakby o tym. Mamy ich w raju, mamy ich w miejscu dobrym, mamy ich, jak pisze autor, ją leżącą w cieniu jego i jedzącą owoce. Origenes o tym pisze tak, że jeżeli w byciu włożymy wspólny jakby taki teren budowania z Panem Bogiem, już nie chodzi tylko o wiarę, nie chodzi tylko oczywiście o przekonania, to taki moment, że bycie z Panem Bogiem staje się pewną praktyką, to z tego się rodzą przedziwne owoce. Nie wiem, jakie są wasze doświadczenia z waszych domów. Prawdopodobnie w większości są średnie. Oczywiście nie u wszystkich, to jasne. Na pewno są też bardzo dobre. Ale nie wiem, czy znacie, ktokolwiek z nas był w takich rodzinach, które się na przykład wspólnie modlą. Spróbujcie, jeżeli jesteście w jakichś związkach, rozpocząć coś takiego, co się nazywa wspólną modlitwą. I nie chodzi oczywiście o to, że pójdziecie razem do kościoła. To też jest fajna rzecz, jeżeli to się da zrobić, jasne. Ale spróbujcie, że tak powiem, dać sobie pewne prawo do wyrażenia tej modlitwy względem siebie. To jest strasznie trudne, ja wiem o tym. Strasznie trudno jest, a szczególnie jeżeli to jest oczywiście osoba na przykład średnio zaangażowana w wiarę czy w kościół, coś takiego zrobić. Zdaję sobie z tego sprawę. Nie ma nic lepszego. Naprawdę. Tutaj oczywiście nie ma żadnej sprawdzonej, utartej ścieżki. Nie ma. To nie jest tak, że mówcie różaniec, nie? Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście mogą być takie pary, które w tym znajdą jakby dla siebie coś, ale nie muszą. Spróbujcie o tym pomyśleć. To jest coś, co się dzieje właśnie tutaj. Dlaczego tak jest? Origenes mówi tak, że ten cień, o którym jest mowa, który on rzuca, ten oblubieniec, to jest cień, który jest oczywiście, że tak powiem, Pismo Święty. Czyli Pismo Święte ma swój rodzaj cienia. Kiedy Maryja na przykład zostaje przez Ducha Świętego zaproszona do tego, żeby została Matką Pana Jezusa i go poczyna, to opisuje to ewangelista właśnie słowem cień. Poczęcie jest opisane słowem cień, że Duch Święty zacienił Maryję. Tam, gdzie pojawia się cień, tam pojawia się Boża obecność. Bardzo często, jak prorocy opisują swoje spotkanie z Panem Bogiem, to piszą właśnie o cieniu, że nie widzieli Boga, ale widzieli tylko coś, co jest jakby jego pozostałością, bo samego Boga już zobaczyć nie mogli. On jest zbyt niedosięgły. Natomiast widzieli tylko to, co jakby za Bogiem było. Więc kiedy tu jest mowa o cieniu, kiedy ona siedzi w cieniu oblubieńca, to znaczy, że ten oblubieniec przebywa z Bogiem. I tam jest cień, który jest z tego Boga, który jest z tego bycia jego z Bogiem i ona leży w tym byciu jego z Bogiem. W sensie na tym polega ten pomysł. Że jeżeli weźmiesz udział w modlitwie twojego ukochanego, ukochanej, to owoc tej modlitwy padnie na ciebie.
to cień jego spotkania z Panem Bogiem dotknie ciebie. Jeżeli ty weźmiesz udział, w sensie jeżeli ty będziesz się modlić i on weźmie w tym udział, to twoje spotkanie z Bogiem jako cień padnie na niego. Dotknie go. Jak go dotknie? Tak, że on będzie jadł owoce z tego. Tak to jest napisane. On należy w jego cieniu i spożywa owoce z tego. Ten cień to jest cień tego drzewa, pod którym leżą, a tak wam mówiłem, drzewo życia to jest sam Pan Bóg. Więc ona i on leżą w cieniu tego drzewa i ten cień daje im te owoce. Taka jest symbolika tych fragmentów. Ja wiem, że to bywa strasznie trudne i że to jest dla nas coś obcego, coś krępującego. Większość z was, przypuszczam, trudno sobie wyobraża, że kiedy na przykład codziennie się spotykacie ze sobą w tych parach, oczywiście są takie pary, to jasne, ale większość taka nie jest, mam wrażenie, to, że na przykład każde wasze spotkanie zaczynacie od wspólnego znaku krzyża. Czujecie takie coś? Każde spotkanie, codziennie. Że się spotykacie pierwszy raz tego dnia, bo pewnie spotykacie się razy 8, ale kiedy jest to pierwsze, to zaczynacie od wspólnego znaku krzyża. Jest coś przedziwnego w tym, że dla większości chrześcijan to jest krępujące. To jest takie, nie wiem, dewocyjne takie, nie? Jeżeli tak jest, to jest z nami coś dziwnego. Jeżeli tak jest, że w byciu ze sobą, kiedy jeszcze, nie daj Boże, obydwoje jesteśmy wierzący i nie potrafimy tego zrobić, to jest coś dziwnego. Jasne, kiedy ta druga strona zupełnie tego nie przyjmuje, okej, nie chodzi o to, broń Boże, żeby kogokolwiek obrzucać symbolami religijnymi. Nie, jeżeli ktoś tego nie chce, to nie chce, ma do tego prawo. Natomiast jeżeli to są związki, w których obydwoje jesteście wierzącymi ludźmi, w sensie chodzicie do kościoła i nazywacie się chrześcijanami, mniej lub bardziej, to jeżeli w waszym odczuciu coś takiego jest krępującego, to trzeba się nawrócić, po prostu. Mało tego, to oczywiście nie działa tylko w związkach. My tak mamy w duszpasterstwie czasem. Mamy jakieś spotkanie duszpasterskie i ja o dziwo czasem czuję, że rozpoczęcie tego w sposób religijny napotyka na opór. Nawet we mnie. Powaga. I oczywiście, że tu można pójść przesadę. Ja was, broń Boże, nie namawiam do żadnego udewocyjnienia życia, nie? Że po prostu chodzą tylko pary i cały czas to... Jasne, że nie. Oczywiście, że nie. Nie. Chodzi o coś innego. Chodzi o świadome i takie jakby wolne przyjęcie tego, kim jesteśmy. Dla chrześcijan to jest oczywiste. Jeżeli dzieje się trudna rzecz w życiu któregokolwiek z was, to czy potraficie się zdobyć na to, słuchaj, to może byśmy się pomodlili. Mało tego. Tutaj znam super sytuację takich związków, które są, jedna osoba jest zaangażowana, druga nie. I ta osoba zaangażowana, kiedy coś złego się dzieje na przykład z tamtej strony, w sensie, nie wiem, w jego rodzinie, albo coś mu się przydarza trudnego w życiu, potrafi się zdobyć na to, słuchaj, ja wiem, że ty nie wierzysz i że w ogóle dla ciebie to jest średnio ważne, chcę się z tobą pomodlić. Dlatego, że ja wierzę i dlatego, że ja zawsze szukam pomocy u kogoś jednego. Jeżeli masz problem, a ja cię kocham, to ja wiem, że ci pomoże tylko ten ktoś. Czy ty w to wierzysz, czy nie wierzysz. Pomóc się ze mną. Nie dlatego, żebyś nagle się nawrócił, nie. Tylko pozwól mi pomodlić się z tobą. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja będę z Panem Bogiem, to jego cień padnie na ciebie, a w tym cieniu dostaniesz owoc do zjedzenia. Tak jest tutaj napisane. Czy w to wierzysz, czy nie wierzysz? Bo ten cień nie pada na tego, kto tylko chce, żeby padł. Nie, no, cień pada, po prostu. Jeżeli ktoś się modli, to cień Pana Boga na niego padnie. Nie ma bata. A znaczy, że on dostanie owoc z tego. Spróbujcie o tym pomyśleć, bo myślę, że to nie jest już oczywiste dla nas chrześcijan, żeby wspólnie takie rzeczy robić. Nam wmówiono, że sprawa religii i wiary to są sprawy indywidualne, które trzeba robić w zamkniętym pokoju, bez świadomości i bez wiedzy nikogo, żeby, broń Boże, nie wyjść z tym na zewnątrz. Jasne, że jest druga strona przesadzona, nie? Że wszystko ureligijnimy. Nie, broń Boże, nie o to chodzi. Ale jeżeli wiara jest dla nas czymś takim, co chowamy nieustannie na strych, to coś się dzieje niedobrego. Szczególnie, jeżeli obydwoje jesteście wierzący. Czy potraficie codziennie usiąść i codziennie się modlić o to, żeby ten związek wam wyszedł? Nie to, że spędzać 8 godzin w kościele. Nie. 8 godzin macie spędzać na budowaniu tego związku. Ale przed tymi 8 godzinami poproście, żeby te 8 godzin miał sens. Usiądźcie razem i poproście Pana Boga, żeby wam w tym pomógł. Oni tak robią. I to jest naprawdę coś, co jest niezwykłym sposobem na to, żeby nadać smak temu, co się ma między wami wydarzyć. To jest oczywiście konsekwencja tego, co tutaj tłukliśmy przez ostatnie tam 3 spotkania.
Czyli tego, że nie da się zbudować sensownej miłości bez tamtego Pana, jeżeli tak mogę powiedzieć. Nie da się. Pójdźmy dalej. Wprowadźcie mnie do domu wina i uporządkujcie we mnie miłość. Bardzo lubię to tłumaczenie, szczególnie w tym zdaniu. W Biblii Tysiąclecia przeczytacie, że miłość jest nade mną. Jest wprowadźcie mnie do domu wina, gdzie miłość będzie nade mną. Tak jest napisane w naszej tysiąclatce. Oczywiście to jest ułożone w jakąś tam metaforę. Dosłownie jest właśnie tak. Wprowadźcie mnie do domu wina i uporządkujcie we mnie miłość. Jesteśmy w tym ogrodzie, jest on i ona, chcą mieć coś niezwykłego między sobą i chcą spożywać z tego owoce. I ona w takim momencie mówi, słuchaj, słuchaj, to wszystko fajnie, super. Żeby to się stało, to muszę zrobić jedną rzecz. Muszę wejść do domu wina i tam muszą uporządkować moją miłość. Oryginalnie tłumaczy to w ten sposób. Wejść do domu wina to jest wejść w świadome myślenie. Wino to jest mądrość. To już wam o tym mówiłem. Wino w symbolice biblijnej to jest coś, co jest mądrością. To jest w ogóle ciekawe skojarzenie. Trzeba by to zbadać, dlaczego tak jest. Nam się wino zazwyczaj kojarzy oczywiście z czymś odwrotnym. No bo to jest coś, co sprawia, że człowiek głupieje, nie? W za dużych ilościach. Natomiast Biblia ma jasne przekonanie, że wino jest jakby symbolem mądrości, jest symbolem pewnego takiego przepływu Bożej łaski, którą się dostaje i która jest no właśnie niczym innym jak mądrym patrzeniem na świat. Ona mówi tak, że jeżeli mamy to nasze bycie tutaj pod tym drzewem, to nasze wspólne tutaj robienie sensownego związku przeprowadzić dobrze, to tak, ja muszę usiąść i muszę być mądra. On oczywiście mówi to samo, to jest jasne. A mądra będę w ten sposób, że uporządkuję w sobie miłość. W czym rzecz? Otóż słuchajcie, do kochania to my mamy strasznie dużo rzeczy. Do kochania jest Pan Bóg, do kochania są rodzice, do kochania jest rodzeństwo, do kochania jest mąż i żona, do kochania są przyjaciele. Pan Jezus mówi, że do kochania są nieprzyjaciele. Jest strasznie dużo różnych kierunków, których trzeba kochać. Większość z was, kiedy wchodzi w związki, kiedy w nich jesteście, to zazwyczaj działacie, że tak powiem, jak to nazwać, no tak spontanicznie, o. Kochacie, bo kochacie, układacie relacje z rodzicami tak, jak się jakoś tam da, układacie relacje z innymi ludźmi tak, jak się da, tak się to tylko wszystko toczy. Ona mówi coś innego. Ona mówi, muszę usiąść, muszę przemyśleć wszystkie miłości, które mam i je mądrze ułożyć. Mówi, nie zbuduję z tobą, z tym jedynym wybranym, czegoś wyjątkowego, jak nie poukładam tych wszystkich innych miłości. To jest coś, co nam się oczywiście od razu wydaje nudne i żmudne. No to gdzie tu jakaś taka spontaniczność? Gdzie tu jakiś taki moment rzeczywistego, takiego szału w miłości? Mam co, tak mam siedzieć, tak mam myśleć, jak mam kochać? No ośmielam się powiedzieć, że tak. Dlatego, że większość z was do związków wchodzi z którąś zawsze z tych miłości nieuporządkowaną. Albo z nieuporządkowaną miłością względem rodziców, czy też ich miłością względem was. Albo z nieuporządkowaną miłością względem innych miłości, na przykład, które mieliście w życiu i które ciągle w was albo w sposób zły, zazwyczaj, czasem w sposób dobry, ale zazwyczaj w sposób zły tkwią, bo na przykład zostaliście zranieni. Albo wchodzicie do związków z innych przyjaźni i nagle się okazuje, że trzeba ułożyć te przyjaźnie względem tego związku. Jeżeli tego świadomie nie przepracujecie, to w pewnym momencie ta nieprzepracowana miłość w którąś z tych stron rozwali wasz związek. Gwarantuję. Oczywiście ideał jest taki, że mamy wszystkie miłości poukładane, wtedy możemy spokojnie wchodzić w związek z tą jedynym, bo tamte wszystkie inne są pod kontrolą. Nie każdy sobie przecież troszkę pomyśli, czy wszystkie te inne miłości ma pod kontrolą. Czy ma poukładane wszystkie relacje z rodzicami? Czy ma poukładane wszystkie relacje z przyjaciółmi? Czy ma poukładane wszystkie relacje z nieprzyjaciółmi? Czy ma poukładane wszystkie relacje z Panem Bogiem i tak dalej? Jeżeli ktoś tu ma 100% odpowiedzi tak, no to walimy w związek, nie ma problemu. I oczywiście nie chodzi teraz o to, że nie wolno wam wejść w związek, dopóki nie uporządkujecie tych relacji, bo w ten sposób w związek nie wejdziecie nigdy. To jasne. Nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby być w świadomości tego, że nad tamtym trzeba pracować. Pierwsza rzecz to są wasi rodzice.
Potraktujcie to bardzo poważnie. Jeżeli się nie zajmiecie sensownie własną wolnością względem waszych rodziców, to wasze związki będą zawsze kulawe. Dlatego, że wy nie wejdziecie w związek małżeński, tylko wejdziecie w trójkąt, czworokąt, albo w pięciokąt, albo w inny sześciokąt. Z własną mamusią, z jego mamusią, z własnym tatusiem, z jego tatusiem, nie wiem, kim tam jeszcze. Z siostrą, z bratem, to już mniej. Najbardziej oczywiście jest popularny taki sześciokąt. Czyli mąż, żona, dwie mamusie i dwóch tatusiów. Myślę, że sami o tym wiecie, jak to bywa trudne. Pierwsza rzecz. Jeżeli jesteście wszyscy, jak przypuszczam, w wieku studenckim bądź lekko postudenckim, to zadajcie sobie pytanie, czy jesteście wolni od swoich domów. Na czym polega wolność od swoich domów? Wolność od swoich domów polega na tym, że wasz dom, w sensie wasi rodzice, nie trzymają was w jakiejś budzącej poczucie winy relacji. Czy czujecie jakieś poczucie winy względem rodziców? Oczywiście, że może być dobre poczucie winy, bo im coś złego rzeczywiście zrobiliście. I tutaj proszę mieć poczucie winy. Jeżeli ktoś ich realnie skrzywdził w jakiś sposób, to proszę mieć to poczucie winy i proszę przeprosić i sobie z tym poradzić. Jasne, nie o tym mówię. Tylko większość z nas, budując swoje własne życie, gdzieś tam z początku studiów i czasem dużo dalej, żyje w jakimś nieokreślonym poczuciu winy, że nie spełnia jakichś obowiązków względem rodziców. Kiedy dochodzi do pytania, a jakich, to większość z was to sprowadza do takiego zdania, no za rzadko jeżdżę do domu, mama mówi, że powinnam jeździć częściej, są obrażeni, że do nich nie dzwonię. I znowu, oczywiście, istnieje taka opcja, że rzeczywiście po prostu lejecie rodziców równo i w ogóle ich nie odwiedzacie, w ogóle do nich nie dzwonicie, macie ich gdzieś i wtedy rzeczywiście mają rację. Taka wersja istnieje. Natomiast 98% wersji polega na tym, że jesteście zniewoleni. Że was nigdy nikt nie wypuścił na wolność z tych relacji. I jeżeli się z tym nie uporacie, w sensie świadomie do tego nie podejdziecie, to wniesiecie to w związek. A to znaczy, że kiedy nastąpi moment, że między tobą a twoim mężem kiedyś nastąpi jakiś moment lekkiego rozdziału, nie daj Boże, ale wiemy, że tak się stanie. No wiadomo, no ludzie, zawsze tak jest. Małżeństwo nie polega na tym, że tego nie będzie, tylko małżeństwo polega na tym, że takie rozdziały będą, a one się zjadą z powrotem. Na tym polega małżeństwo. Nie ma takich małżeństw, które się nie rozjeżdżają w pewnym momencie. Nie ma. Nie ma. Zawsze jest rozjazd i musi być zjazd. Na tym polega praca w miłości. Więc jeżeli nastąpi taki moment, kiedy się rozjeżdżacie, to jeżeli ktoś jest w takiej relacji ze swoim domem, to on w pewnym momencie zacznie uciekać do domu. Tam będzie szukał momentu pocieszenia. Znacie takich, na pewno są takich par i takich małżeństw, których, zaproszeniem, mamusia ma więcej do powiedzenia niż żona. I w której jakiekolwiek uwikłanie w którąś tam z tych konstelacji mama, tata, teściu, teściowa jest niszczące ten związek. Otóż słuchajcie, jeżeli wyszliście z domu i jesteście pełnoletni, a jesteście, to macie do jasnej cholery sami zbudować swoje życie. I jeżeli wasz rodzic wzbudza w was poczucie winy, to nie dajcie sobie tego. Po prostu nie dajcie. Mówię, istnieje oczywiście opcja, że to jest rzeczywiście wasze zaniedbanie. I tą opcję proszę przemyśleć, czy tak nie jest. W większości wypadków tak nie jest. Jeżeli co weekend albo co dwa weekendy musisz jechać do domu z Krakowa, jesteś zniewolony. Gwarantuję ci to. Jeżeli nieustannie żyjesz w takim poczuciu i jeszcze podsycanym przez twoich rodziców, którzy do ciebie właśnie mówią, w ogóle nie przyjeżdżasz, w ogóle nas olewasz, w ogóle cię nie ma. Mamo, mamo, halo, tu jestem, halo, nie tam, tu jestem, mamo, tu. Dorosły? Prawie? Dojrzały? Mniej prawie? Buduję swoje życie, okej? Okay? Mamo, popełnię błędy, tak? Popełnię, mamo, popełnię. Będziesz mi musiała w nich potem pomóc, tak? Tak, ale popełnię je. Zgadzamy się, mamo, że je popełnię? Nie. Mamo, popełnię. W topie. Będą problemy. Słuchajcie, są takie błogosławione rodziny, znam takie rodziny, ze dwie. Nie, żartuję, znacznie więcej, gdzie taka wolność się dokonała. A teraz oczywiście większość naszych rodziców żyje z nami w absolutnym niewolniczym związku.
Mnie myślę zajęło z 10 lat wyzwolenie się z miłości mojej mamy do mnie. Ja też będąc wchodząc do zakonu, jakby wszedłem w związek, nie? Taki poligamiczny związek. Ale wszedłem w związek. I to tak wszedłem radykalnie, no bo jak się jednak idzie z zakonu, to się nie jeździ co 2 tygodnie do domu. Tylko tak, no pierwszy raz jak się wstąpi, to się potem po 2 latach jedzie. Więc trochę jest tak rzadko, nie? Mama nawet ma taki słuszny powód, słuchaj, nie jeździsz do domu. No jakby ci to powiedzieć, mamo, rzeczywiście. Zajmuje mi bardzo dużo czasu z moją mamą dogadać i to kosztowało nas niewiarygodną ilość łez, niewiarygodną ilość kłótni, niewiarygodną ilość mówienia sobie prawdy, niezrozumienia przez drugą stronę i tak dalej. Natomiast w pewnym momencie doszło do tego, że myślę, że mniej więcej wiemy, na czym stoimy. Znaczy, to nie znaczy, że wszystko jest uporządkowane. Ale ja mam przekonanie, że jeżeli bym tego nie zrobił, to moje bycie tutaj byłoby nieustannie obarczone tamtym. Ja pamiętam przez pierwsze 5 lat w ogóle zakonu, że cały czas w świadomości, że całe moje życie jest jedną wielką krzywdą względem mojej mamy. Ja myślę, że znacie to niektórzy. Że żyjecie tu w Krakowie, żyjecie na studiach. Wydaje wam się, że tu prowadzicie dobre życie, szczęśliwe, macie dużo przyjaciół, jakoś tak idzie w ogóle. Nie ma problemu, ale jakoś idzie. A z tyłu głowy jest taki moment, ale ja będąc tutaj krzywdzę moją mamę. A nie daj Boże jeszcze, jeżeli na przykład ta mama jest w związku z kimś, na przykład, nie wiem, alkoholikiem. To jest w ogóle Saigon wtedy. Dlatego, że wtedy nieustannie w waszej głowie jest taki pomysł, ja tam powinnam być, żeby jej pomagać. Ja tam powinnam być, żeby ją wspierać. Skoro tato jest taki, skoro tato takie rzeczy robi w domu, skoro tam jest tak źle, to jak ja wyjeżdżam stamtąd i jestem tutaj w Krakowie, to robię jej wielką krzywdę. I oczywiście, jeżeli zapomnisz o swojej mamie i zostawisz ją całkowicie samą w tym, jasne, robisz jej wielką krzywdę. Ale to nie polega na tym, że ty masz za nią naprawić ten problem. A tak jest w naszych głowach. I jeżeli z czymś takim wejdziecie w związek małżeński, to to wcześniej czy później, a to znaczy wcześniej, wybije. Bo wy będziecie nieustannie żyli w poczuciu winy względem tamtego. Nie będziecie potrafili kochać tego męża, bo on będzie mniej ważny od mamy. Ja oczywiście nie zachęcam do niemiłości rodziców. Błagam, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Natomiast miłość rodziców nie polega na życiu ich życiem. To się oczywiście dokonuje zazwyczaj tylko wtedy, kiedy to życie tych rodziców jest średnie. Kiedy chcemy tym życiem żyć, żeby to życie naprawić, tak jakbyśmy mogli. Otóż nie możecie naprawić życia swoich rodziców. Nie możecie naprawić małżeństw swoich rodziców. Tam, gdzie się da, rzeczywiście trzeba pomóc. I jak jest krach, jak mama potrzebuje czegoś, w rozsądnych granicach, to trzeba to dać, jasne. A mogą być takie momenty, kiedy potrzeba tego dużo, jasne. Ale nigdy nie jest tak, że te momenty są ciągle. A u nas to jest ciągle. Strasznie was proszę, żebyście zrobili to, co robi ona. Żebyście weszli do komnaty wina. Czyli żebyście to przemyśleli. Dlatego, że my w tym działamy instynktownie. Działamy przez poczucie winy, działamy przez te zniewolenia, działamy przez te związki, nie myśląc w ogóle o tym. I przez to tak naprawdę nie jesteście w stanie zbudować innych rzeczy, bo jesteście ciągle uwięzieni tam. Ona mówi, jeżeli mamy tu być we dwoje, sami, samiuteńcy, przy tym drzewie, jeżeli mamy sobie tutaj leżeć i ma nam być super, to ona mówi, ja muszę przemyśleć wszystkie inne moje miłości. Ja muszę je uporządkować. To nie są tylko rodzice. To są też przyjaciele. To już kiedyś mówiłem. To znacznie bardziej, myślę, dotyczy dziewczyn niż facetów. Dlatego, że kobiety budują między sobą znacznie głębsze więzi niż my. My tego trochę średnio potrzebujemy. No i jest facet, to jest, no. Jest z kim pójść na piwo, no to jest, no. Nie ma, to się innego znajdzie, albo się samemu wypije, co za problem. Oczywiście troszeczkę teraz koloryzuję, ale tylko troszeczkę. Bardzo często jest tak, że są dwie przyjaciółki od zawsze i nagle po prostu jest katastrofa życiowa, bo jedna z nich znajduje chłopaka. I to jest po prostu dramat. I to jest dramat. Dlatego, że tamto się rozpada. Ta przyjaźń się rozpada. Jeżeli ona jeszcze trwała na przykład, nie wiem, 15 lat, po prostu od żłóbka, zawsze razem, wszystkie kolonie, wszystkie wakacje, wszystko razem. Wręcz po prostu prawie wspólnych chłopaków miałyśmy. Że? Da się.
I nagle stają się dorosłe, idą na studia, jest pierwszy, drugi rok. One ciągle są oczywiście największymi przyjaciółkami, to jest oczywiste. Mieszkają razem, wszystko razem, studia razem, duszpasterstwo razem, kluby razem, wszystko razem, nie? No ona bez niej nigdzie. I nagle się pojawia. Skur. Tak jest, słuchajcie. I jeżeli to pójdziecie bez przemyślenia tego, to zrobicie dwie rzeczy. Albo zranicie tą przyjaciółkę, a to zranicie, że ją skrzywdzicie. Albo zranicie jego. Dlatego, że on będzie z wami w związku, a nieustannie będzie miał poczucie, że jest w związku z dwiema. Co nie jest takie głupie dla faceta. Ale nie tak. Przepraszam, tylko to taka anegdota. Ojciec Karol Karmownik, który w tej chwili jest naszym przeorem w Łodzi, prowadził tutaj kiedyś kursy dla narzeczonych i miał taki sztandarowy tekst zawsze na rozpoczęcie. Znaczy miał dwa sztandarowe teksty na rozpoczęcie kursu dla narzeczonych. Pierwszy to niezwiązane, ale powiem, bo jest fajny. Pierwszy jest tylko taki, że pamiętacie taki tekst, kurczę, z czego to jest, z którejś z tych polskich komedii, już nie pamiętam z jakiej, a pewnie z Killera albo z jakiegoś Poranka Kojota, gdzie jest grucha, która to jest... Poranek, tak? Poranek. I tam grucha z kimś gada, nie pamiętam z kim, bo dostał sweterek taki od tej takiej fajnej dziewczyny, nie? Z pazurą, tak. No, nieważne, nie? Chodzi o historię. I pazura mówi do gruchy, słuchaj, grucha, czemu ty masz taki wieśniacki sweterek? A grucha mówi, słuchaj, może on jest wieśniacki, ale on taki ma być, nie? I ojciec Karol Karbownik zawsze mówi na początku kursów dla narzeczonych tak. Może i katolicka nauka na temat seksu jest wieśniacka, ale taka ma być. To jest pierwszy tekst Karola. A drugi, taki na rozpoczęcie właśnie przygotowania do małżeństwa jest taki, bo Karol jest wybitny. Karol mówi tak, słuchajcie, bo my tu będziemy przez najbliższe 4 tygodnie, bo tam tyle trwa ten kurs, prezentować wam katolicki pomysł na to, czym jest małżeństwo. Natomiast chciałbym z góry, mówi Karol, jakby uprzedzić, że to nie jest jedyny pomysł, który istnieje na świecie. Że są różne pomysły na małżeństwo, które istnieją. I jeżeli jakby chcecie w to wejść, to musicie zdecydować po prostu no, na taki, a nie inny. I tu mówi, podaję przykład. Niejaki Woody Allen w jednym ze swoich wywiadów powiedział kiedyś tak. Seks z kobietą to jest po prostu niewiarygodna rzecz. Ale seks z dwiema kobietami to jest dopiero coś. I Karol mówi, ten katolicki pomysł, no to jest super, ale inne pomysły. Tak Karol zaczynał. Przygotowanie do małżeństwa mniej więcej. Ja już zupełnie zapomniałem, dlaczego ja to mówię. Od czego ja wyszedłem do tej... A, facet i dwie przyjaciółki, tak, dobrze, to dlatego. Dobre. No... Już tam moja myśl poszła, nie? Tam. Więc jakby tutaj, jeżeli w to wejdziecie bez przemyślenia, to dokonacie jednej z dwóch krzywd. Albo skrzywdzicie waszego przyjaciela, który z wami od zawsze był i z którym trzeba się w umiejętny sposób, nie to, że pożegnać, ale w umiejętny sposób na nowo nazwać tę miłość, nazwać tę przyjaźń, albo skrzywdzicie tego, z kim wchodzicie w związek. Nam to nie grozi, no. Jak jest dwóch facetów i nagle się pojawia dziewczyna, która jednego wybiera, to ten jest po prostu przeszczęśliwy, że wybrała jego, nie? W ogóle nie ma problemu w ogóle, że tamten odchodzi w ogóle, po prostu w niebyt. No nawet dobrze, żeby zniknął w ogóle z rzeczywistości. A jeszcze jeżeli stanowił jakiekolwiek zagrożenie, to tym lepiej. Natomiast zazwyczaj u dziewczyn działa to zupełnie inaczej. Tam się dzieją czasem straszne dramaty, ja mówię poważnie zupełnie. Tam się dzieją bardzo takie rzeczy trudne. Dlatego, że to nie jest łatwo to zrobić. Nie jest łatwo na nowo nazwać te przyjaźń. Bo nie chodzi oczywiście o to, słuchaj, ja teraz mam chłopaka, cześć, nie? Tyle się widzieliśmy. Już czy nie ma w moim życiu? Nie. Jeżeli to była przyjaźń, jeżeli ona była od zawsze, jeżeli ona była sensowna, znaczy, że trzeba jej nadać nowe ramy. Jak to zrobicie od tak, to tego nie zrobicie od tak. To trzeba ustawić. To trzeba po prostu 1000 godzin przegadać. To trzeba spróbować się tu namęczyć i stracić coś z siebie, bo zawsze coś się traci w taki sposób. Ona mówi, jeżeli mamy z tobą zbudować coś jedynego, to muszę najpierw ułożyć te miłości. Muszę wejść do mądrości tutaj i poukładać wszystkie inne miłości. Uwaga, to samo jest z Panem Bogiem. Można równie dobrze wejść w związek małżeński z takim
pojęciem Pana Boga, który będzie niszczył ten związek. To nie jest tak, że jak już ktoś po prostu pokłada w Panu Bogu całą nadzieję, to znaczy, że wszystko jest super. Nie, bo można pokładać w Panu Bogu taką nadzieję, która tak naprawdę jest kłamstwem. Są takie żony, są tacy mężowie, którzy w wyniku jakiejś trudności w małżeństwie na przykład, jakiegoś niedogadania, nagle poszli w wiarę, ale poszli w wiarę w taki sposób, nie w taki sposób, żeby sobie pomóc, nie w taki sposób, żeby Pana Boga do tego zaprosić, tylko w taki sposób, że ten Pan Bóg stał się ucieczką. Nie wiem, czy znacie, ja znam takie małżeństwa, w których na przykład ona tak jest zaangażowana, nie wiem, we wspólnoty kościelne, w kuchnię dla ubogich, w inne dzieła charytatywne, że hop, głodny w domu siedzi. Ona po prostu codziennie przez 10 godzin czesze zupy dla bezdomnych, a hop, głoduje w domu. I ona ma poczucie jakby niewiarygodne, że ona po prostu rzecz czyni dobro. Może być z drugą stroną oczywiście tak samo. Znam facetów liderów odnowowych, którzy głoszą, nie? Głoszą. Ich dzieci w domu nie znają swojego ojca, ale on głosi. On jeździ po świecie. On przepowiada Słowo Boże. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo. To jest ucieczka. To znaczy, że w tym małżeństwie dokonał się jakiś rozdział, który nie został nazwany, który nie został powiedziany wprost i on albo ona znalazła ucieczkę w rzeczach związanych z Panem Bogiem. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem, ale tak się to nazywa. To nie jest tak, że dotyczy tylko ludzi. Można źle zbudować tę miłość względem Pana Boga. To nie jest tylko tak, że im więcej, tym lepiej, nie? Im więcej Pana Boga, tym lepiej. Nie. Im mądrzej Pana Boga, tym lepiej. Nie im więcej. Bardzo was proszę, żebyście to potraktowali jako takie zadanie do wykonania, szczególnie jeżeli jesteście w związkach. Dlatego, że my zazwyczaj, mówię, zupełnie bezmyślnie traktujemy te wszystkie relacje. I tak się toczą. Potem oczywiście są dramaty, one się dzieją i my dalej jakoś tam je przechodzimy i wchodzimy w następne i tak dalej. Nie, ona mówi, nie zbudujemy nic wyłącznie, jak wcześniej nie poukładam tych miłości. I oczywiście mówię, to się może dokonywać w związku, to się może dokonać w małżeństwie. Nie jest tak, że nie wolno ci wziąć ślubu, dopóki nie uporządkujesz spraw ze swoją mamą. Nie. Oczywiście, że możesz i to będzie pewnie trwało latami. Tylko żeby to była świadoma praca, mało tego, zaangażuj jego w to. Zaangażuj ją w to. Jeżeli jest problem z twoją mamą, jeżeli jest problem z twoim tatą, to nie bądź w tym sama, bo ty porządkujesz teraz relację, tylko zaproś go do tego. Niech spojrzy na to ktoś osobnym okiem, to jest super w ogóle. Twoje oko jest mało obiektywne, twoje oko jest bardzo subiektywne. Jest zranione najczęściej, jest obrażone, jest dotknięte i to realnie jakąś krzywdą. I tylko ktoś to może spojrzeć z zewnątrz, może to zrobić. Na przykład mamy taki zwyczaj, że raz w roku z odpowiedzialnymi jeździmy do mnie do domu, Beczkowymi. Po Wielkanocy zazwyczaj jest taki wyjazd. Wymyśliłem to pierwszy raz po to, dlatego że moja mama, myślę, tego potrzebuje. Ona potrzebuje widzieć jakby, że ja żyję szczęśliwie. A jak widzi ludzi, z którymi żyję i widzi, że ja ich kocham i nie daj Boże, w ogóle oni mnie kochają, to moja mama wtedy myśli, że kurczę, on może jednak takiego głupiego życia nie prowadzi. No poważnie. Więc tak to wymyśliłem, że będę zabierał odpowiedzialnych, wiecie, kwiat, nie? Tuż pasterstwa. Będę zabierał do domu. I zawsze tam jeździmy na weekend. Siedzimy tam przez tam od piątku do od soboty do niedzieli. I moi rodzice patrzą, ale to działa też w drugą stronę. Odpowiedzialni patrzą na to, jak ja funkcjonuję z moją mamą. Chcecie, ja się dowiaduję niewiarygodnych rzeczy. Tak mówię, ja niby tam układam te relacje z mamą, nie? Przyjeżdżam za każdym razem z tego wyjazdu, zawsze przychodzi ktoś z odpowiedzialnych i mówi sobie, ojcze, bo w ogóle to wszystko fajnie, nie? Ale czemu ty mówisz do mamy w taki, a nie inny sposób? Mówi, nie czaję tego. Ale powaga, tego nie widać z nas. Ty myślisz, że ty jesteś po prostu ostatni sprawiedliwy, który się święcie oburza na święte krzywdy twojej mamy, nie? A tu przychodzi ktoś z boku i mówi, ale ojciec, ty po prostu cham jesteś. Jak ty się do tej matki odnosisz w ogóle? No tak. To jest też, myślę, ogromna odwaga być w takim związku, w którym to ci potrafi powiedzieć twój chłopak, dziewczyna, słuchaj, że w ogóle generalnie to ja cię wspieram w tym wszystkim z twoją mamą, nie? Ale no to, co robisz, to trochę nie bardzo. To też jest odwaga. Nie chodzi o to, że zrobicie sobie z tego partnera swojego związkowego, kogoś takiego, kto będzie was wspierał w taki sposób absolutnie ślepy, nie? Tutaj po prostu niszczysz matkę, a mąż tak, tak, jeszcze bardziej. Jestem z tobą. Wspieram cię.
Można tak, słuchajcie, można tak. Jak tego uniknąć? Po pierwsze, strasznie trudno. Po drugie, jest jeden sposób. Ona mówi komnata wina. Czyli nieustanna próba myślenia o tym. Nie bądźcie w tym bezmyślni, nie bądźcie w tym spontaniczni, nie bądźcie w tym od tacy. No naprawdę. Tylko spróbujcie to przemyśleć, przegadać, zobaczyć to z zewnątrz. Niech jakieś inne oko to zobaczy. Niech inne oko zobaczy te relacje, w którą stronę one są jakby poplątane. Jaki czas jest? 45 po 8. Fajny sposób nazywania czasu, naprawdę. 57 po 8 na przykład. Ty git. Git. Fajne. Dobrze. To ostatnie zdanie sobie zostawimy, bo ono nam otworzy duży temat, więc nie będziemy go ciągnąć. Dwie rzeczy, słuchajcie, z dzisiejszego. Chciałbym, żebyście przemyśleli. Po pierwsze, modlitwa w związku. Czyli pozwalanie Panu Bogu na to, żeby rzucał cień nawzajem na was, kiedy sobą jesteście. Bardzo dużo związków, które na przykład są, jedna tam jest osoba wierząca, druga niewierząca, funkcjonuje na takiej zasadzie, że ta osoba, która jest wierząca, prosi tę osobę, która jest niewierząca, żeby z nią chodziła do kościoła. Oczywiście nie wolno tutaj dokonać żadnego ruchu przymusu. To jest karygodne, okropne i grzeszne. Nie wolno tego robić. Sobie masz ze mną chodzić do kościoła, jak nie, żegnaj. Nie, nie. Oczywiście, że można powiedzieć, słuchaj, to jest dla mnie ważne. Fajnie by było, żebyś chodził, chodziła. Zazwyczaj, kiedy takie rzeczy się dzieją, to nie chcę powiedzieć oczywiście, że wszyscy ci, którzy chodzą, się nawracają. Jasne, że nie. Natomiast nagle się okazuje, że potrafią więcej zrozumieć z tego, z tego, co ten ktoś myśli, wierzy. I tylko dlatego, że pozwolił tej drugiej osobie zabrać się w swój świat. Nie to, że ten świat ma cię od razu przemienić, on pójdzie na mszę i w ogóle po prostu dozna cudownego nawrócenia. No, raz na milion pewnie tak. Zazwyczaj nie. A nagle zobaczy, i na przykład ten ktoś zobaczy, kurczę, to jest dla tego mojego, tej mojej, coś ważnego w ogóle. Jeżeli chcecie, żeby ten ktoś to szanował, to dajcie mu prawo to poznać. Ale my zazwyczaj nie, bo to takie jest, że skoro on nie wierzy, to ja nie mogę mu nic narzucać. Jasne, nie możesz mu nic narzucać, ale możesz go zaprosić. Możesz mu to poddać, niech to zobaczy. Skoro to jest dla ciebie ważne, no chyba, że dla ciebie to nie jest ważne. Ale jeżeli jest ważne, daj mu do tego prawo. A jeżeli jesteście obydwoje wierzący, to w ogóle nie ma bata. To w ogóle o czym rozmawiamy? Kuba z Magdą zrobili bardzo fajną rzecz. Znaczy Kuba ją zrobił. Kuba się oświadczył w kościele. Mówił się z Magdą, że ona absolutnie nie miała pojęcia w ogóle, że on się szukuje do małżeństwa już. I mówił się z nią w ten sposób, że poprosił ją, że on tam będzie w kościele, bo coś tam chciał się pomodlić, tylko żeby tam się po prostu spotkali. Więc ona siadła w ławce obok niego, przez ostatnią ławkę po prawej stronie. Siadła obok niego, kuła pierścionek i tak tylko po cichu, bo jeszcze inni ludzie byli. Magda, wyjdziesz za mnie. Magda była świetna. Mówi, no jaha. On wiedział, gdzie to zrobić. Jak mają rocznicę, zawsze siadają w tej ławce tam na końcu. Mają tą swoją ławkę w kościele. Takie jakieś były tabliczki, nie? Ludzie sobie tam pisali, że ta ławka zerwana dla rodziny Potockich, nie? U nas też chyba są takie jeszcze tabliczki w bazylice. Są takie. Ja nie wiem, ja tam nigdy w ławkę nie siedziałem, wiecie, bo zazwyczaj jestem w innym miejscu jakoś tak, no. To jest w ogóle ciekawe z tamtej strony, słuchajcie. Raz tylko, przepraszam, tak, jakieś takie głupoty gadam, nie? Ale tak mi się przypomniały się jakieś takie tylko wydarzenia, jak wracaliśmy z majówki rok temu i było tak, że majówka wypadała chyba w niedzielę, czyli no nie pamiętam, nieważne. I no nie było nas na dwudziestkach, bo majówka była, w sensie msza była na majówce, a wróciliśmy jakoś tak 20:15 i majówkę odprawiał tam ojciec Piotr Napiwocki i tak stwierdziliśmy, jechałem z taką Elą, że wejdziemy do kościoła z tyłu, żeby chciałbym sobie zobaczyć, jak wygląda msza od tyłu. No bo nigdy nie widziałem, jak wygląda spod chóru. No więc weszliśmy tam do kościoła i ojciec Piotr zaczynał mszę i mówi tak, że no beczka jest na majówce, ojca Adama nie ma. A ja stoję z tyłu i w ogóle o dziwo, to było w ogóle strasznie sympatyczne i większość ludzi mnie tam poznała, więc tam pod tym chórem takie poruszenie w ogóle. Ja
Byłem oczywiście bez kabitu, więc tak zupełnie, no tak na świeczucha na mszy, nie? Tak się jeszcze śmialiśmy tylko z Elą, że powinniśmy za ręce wejść. I tak stanąć, tak niby nigdy nic, tak. Ojca Adama już nie ma. To jest, myślę, do zrealizowania. Będzie to dobra rzecz. Znowu, dlaczego ja o tym mówię? Ławka. Tak, Boże, co się ze mną dzieje? Przepraszam was. Nie mam jakiegoś następstwa czasowego dzisiaj, wiecie, po prostu pamięć mi się kończy mniej więcej 10 sekund do tyłu. Ławka. Ławka. Myślę, że to warto zapamiętać, tą ławkę. Ławka Kuby i Magdy. Ławka Kuby i Magdy. To jest pierwsza rzecz. Modlitwa w związku. Druga rzecz. Jaka jest druga rzecz? Nie, to była pierwsza. Ty mnie tu nie wkręcaj. Druga rzecz, przemyśleć inne miłości. Ale powaga, przemyślcie inne swoje zaangażowania, bo inaczej się wam zepsuje związek, inaczej wam się wywali w tym momencie. Was pociągnie to, z czym jesteście związani. To was po prostu uglebi. Bo i to będzie krzywda i dla was, i dla tej drugiej osoby, bo ona się poczuje tak samo odrzucona. Dlatego, że nagle się okaże, że jakaś inna miłość, która niszczy tamtą miłość.